Witam was tutaj, cześć, to Awizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Awizonosz poza prawem na Veturilo. Dziś mamy... zaczynamy sobie tak nietypowo. Jeżeli mogę się założyć, że zdejmą pewnie demotyzację, to tą muzykę w tle, ale jest tak skompresowana, że wy ją słyszycie jakoś tam tylko tako, więc coś tam usłyszycie. Możecie pisać w komentarzach, co to za muzyka w tle. Możecie strzelać, to jest dla mnie muzyka bardzo ważna. A, śmieciarka przyjechała. No żeś mi zabili hałas teraz. Dobra, nieważne. Jedziemy z placu Grunwaldzkiego dzisiaj do Metro Wawrzyszew. To jest ciąg dalszy trasy z rowerkami. Dzisiaj, tak, tutaj na Białołękę. Głośniej trzeba. Głośniej, rozwalajcie mi o cały odcinek. Tak, ja dzisiaj sobie siedzę na dworze, jak może słyszycie. Jest deszcz. Aktualnie pada deszcz, ale taki bardzo lekki, można normalnie sobie chodzić. Więc tu nie ma żadnego problemu. Jak może zauważyliście, nie ma prędkości, ani żadnych takich rzeczy. No to trzeba znać po prostu. Jeżeli się jest fanem PlayStation, to ten utwór to na pewno się zna. Tak, to jest ścieżka, nie mam dzisiaj ścieżki prędkości w następnym odcinku w weekend. Tak, będzie kolejny odcinek, będzie trwać ktoś koło... Taki trochę krótszy będzie kolejny odcinek, on będzie może się w sobotę albo w niedzielę pojawi, dokładnie nie wiem. No i w nim będziemy sobie jechać inną krótką trasę. Tam też nie będzie prędkości, ponieważ zapomniałem włączyć GPS-a i po prostu nie mogłem mieć prędkości. Więc dzisiaj tak na luźno, ale mam nadzieję, że chociaż muzyka wam się spodoba. Także tak, jedziemy sobie tutaj ładną trasą asfaltową, ścieżką. Dzisiaj też nie ma żadnych jakichś szczegółowych informacji, nie mam. Tak, wjedziemy na Białołękę, to będę mógł dużo wam opowiadać ciekawych rzeczy. No nawet jak dojedziemy do meta, to będę wam mógł mówić techniczne rzeczy. No i ogólnie sobie siedzę tutaj na dworzu, w przyjemnym deszczyku, nawet jest gorąco, koty sobie łażą dookoła. No i sobie słucham przyjemnej muzyki. Także tak, ścieżka jest ogólnie bardzo fajna. O ile nie pada deszcz, a na nagraniu pada deszcz, więc trochę jest mniej przyjemnie, jak cię ktoś wyprzedza i kałuże ciebie wrzuca ciebie wodę. Ale tak, mamy po co jakiś czas stację, na tyle, żeby dało się coś znaleźć. Oczywiście, jak nie widzieć tej prędkości, ale jadę bardzo wolno. I normalnie bym jechał szybciej, jednakże jestem już zmęczony po pierwszym odcinku tego dnia. No i tak niestety wyszło, że musiałem podzielić jeden odcinek normalny na dwa. Tutaj w ogóle ta ścieżka ma bardzo fajne odjazdy. Jak może zauważyliście, właśnie mieliśmy słup z prądem wysokiego napięcia. Normalnie by to tak zupełnie nie wyglądało. No i tak, tu mamy różne przejścia dla pieszych, tam w miarę... O, już skończył się asfalt, mamy zwykłą kostkę. No nie wiem, od kiedy mieliśmy w sumie tą kostkę? Nie, to jakoś tam już leci. Dobra, trochę przyciszę dźwięk. Bo muzyka jest naprawdę czadowa, ale spoko. Także tak, tu znowu mijamy kolejny słup. Ja nie wiem, czy te kable to się tak ciągną z nami, czy po prostu do elektrowni idę, albo od elektrowni. Trudno mi w sumie powiedzieć. A, kończy się nasz wspaniały utwór. Tak, mamy już całe 3 minuty. A mój katana to już nie wiadomo co powiedzieć. To też możecie kojarzyć, ale to już trzeba było akurat w tą grę grać, żeby to wiedzieć i to znać. Ale pierwszy i drugi utwór to po prostu aż się potrafi, żeby to pamiętać. Także tak. Specjalnie dzisiaj nie będę mówił się, z czego to jest. Może w kolejnym odcinku, jak będzie z jakiejś innej gry PlayStationowej muzyka, to wtedy coś więcej opowiem. No i tak. W kolejnym... Tak. Coś tam wymyślę. Coś tam będzie. Jeszcze nie wiem co, ale coś tam wrzucimy. Samochody wyprzedzają, bo tam wiecie, tak jak nawet deszcz pada, to dla nich nie ma żadnej różnicy. I tak, jedziemy sobie na woli, aż czekajcie, zobaczę mniej więcej w jakiej lokalizacji jesteśmy, bo minęliśmy pierwszą stację. Zbliżamy się do drogi, okej, dobrze. Czyli, ej ty, Veturilo, współpraca. Czyli minęliśmy już przed chwilą stację, tam nie wiem czy pamiętacie, widzieliście Branickiego i Kraśnickiego, no, bardzo fajna nazwa. Kolejna stacja to będzie Broniewskiego i Włośniewska. Okej, whatever. Ta stacja powinna być na przed kolejnym skrzyżowaniem, czyli tutaj jeszcze jej nie ma, ale później za chwilę będzie. Tu też widać, że wyraźnie trochę zwolnił opady. Ale tam. Tu mi się nudziło i zacząłem się kręcić wokół własnej osi. To był bardzo zły pomysł, ponieważ jak widzicie, te samochody, tego jeszcze nie widzicie, te samochody właśnie ruszyły, ja tu się przed chwilą prawie wykoleiłem. No ale jako tako poszło, kot, nie uciekniesz mi, tak? Mam cię na oku. Dobrze, jedziemy sobie dalej tutaj, o, tu mam elektrownię, czyli te kable wszystkie energetyczne szły do domu chyba pewnie. Tak, tu o to chodziło. Tu mamy Aleję Armii Krakowskiej, czyli dosyć dużą ekspresówkę. Tak, to już mówiłem, żebyście pisali komentarze do co jest za muzyka. Tak. Tu mam podpowiedzi z sufterki. Także tak, właśnie widzieliśmy stację naszą. Przy okazji zwróćcie uwagę na to, że cały czas na środku trasy naszej drogi, ciekawe, ogólnie nie słychać z tą muzyką. Na środku trasy jest cały czas tory tramwajowe, więc tramwajami można przejechać dokładnie to samo co ja jadę, a nawet pewnie dosyć dużo szybciej, niezależnie od pogody. I tak, tu mamy Aleję Armii Krudowej, czyli ogólnie taka ekspresowa, która to jest obwodnica dokładnie. Tą obwodnicę można spokojnie ominąć Warszawę, przejechać jak się chce. Można spokojnie sobie zrobić rundkę dookoła Warszawy i ominąć wszystkie korki. Chyba że się jest w godzinach szczytu, to wtedy się nie da ich ominąć. Nawet tam się korkuje. Ale ogólnie dosyć bardzo fajna droga. Tu przyspieszyłem. Szkoda, że nie ma prędkości. Tak. I tu jest... Tu jest kolejny rodzaj ścieżki rowerowej. Kolejny rodzaj ścieżki rowerowej. Normalnie można byłoby te odcinki nagrać tylko i wyłącznie na temat, jakie istnieją w Warszawie rodzaje ścieżek rowerowych. Są asfaltowe, są brukowe, są w błocie, są na asfalcie, są pasy, są drogi pod prąd, są na dobrym chodniku, na złym chodniku, podzielone na kwadraty. No, więc tego jest dosyć dużo. No tutaj mam akurat kwadraty i to jeszcze takie dosyć ładnie wygładzone, więc się dosyć przyjemnie jedzie. Nie tak jak w niektórych miejscach. I to jest ścieżka, a nie chodnik, bo czasami to lubią robić różne rzeczy z tymi ścieżkami, chodnikami w ogóle. I co? Proszę mi tu nie zasłaniać monitora. Muszę wiedzieć, co komentuję. Co komentuje swoją pracę, tak? O, i kończy nam się utwór, zobaczymy co będzie kolejne. Kolejna muzyczka internetowego łącza. Także tak, tu mam przed sobą, to nie wiem, na to lubię marnować pieniądze akurat. Czerwony pas rowerowy na drogach. On teoretycznie jest obowiązkowy i jest niezbędny, jednakże ja w to wątpię. Bo w niektórych miejscach po prostu go nie zrobili. I trochę się marnuje na niego pieniądze, ale i tak, dobra, niech będzie. Jak już są, to niech będzie. Podgłośno trochę dźwięk, bo może być trochę cicho, nie słyszycie go w ogóle. O, z tą muzyką dobre mi się spodoba. Później będą komentarze, do kogo ja jeszcze mówię w tle. I dopiero będzie. Hocha! Tu mamy autobusik. W ogóle jest to... Nie, to nie jest ten autobusik. Ostatnio miałem taką zabawę, że z autobusikiem to się po prostu prześcigawałem. On na przystanek, ja go przejeżdżam, omijam na pasie rowerowym. Później on mnie wymija, zjeżdża na przystanek i ja go później znowu wymijam. Po prostu to była taka fajna zabawa. I później kto szybciej jechał jest pytanie, tak? No nie wiem kto. No chyba ja byłem jednak pierwszy, z tego co pamiętam. Koniec końców. Ale to chyba był jakiś odcinek, więc chyba nawet to obejrzycie. Kiedyś. Na razie musimy skończyć to. A YouTube zbyt nie lubi tego, co teraz nagrywam, więc niech będzie. Swoją drogą, jeżeli będziecie się pytać, kiedy będzie Q&A, to ja w sumie też bym chciał wiedzieć. Nie no, Q&A też się jakoś pojawi, nie wiem. Jakoś może w weekend albo po weekendzie, bo w weekend chciałem wrzucić odcinek z rowerów Veturilo. ale to może jakoś go trochę poprzycinam czy coś, albo nie, no mam. Dowody tak czy siak się pojawią, najwyżej będzie je dowody i Q&A jakoś to sobie tam ładnie podzielimy, bo... coś wymyślimy, bo scenariusz się nam kończy. A właśnie, czekajcie. Un momento. Także, no teraz dopiero jest muzyka. Czekajcie, ja sobie zerknę. Wejdę sobie w Awizonosz, Cities Skylines. No z tego co pamiętam, to ostatnio wrzuciłem odcinek z pociągami. Tak. A, no to nie, to jest dobrze. No to tak, to w ten najbliższy piątek pokazuje się ostatni odcinek z scenariusza Cities Skylines. A w poniedziałek pojawi się Q&A. I to jest dobre rozwiązanie. W poniedziałek się pojawi, kiedy będę nagrywać, tego nie wiem. Na pewno może za jakieś 2 dni wcześniej. Tak, żeby nie było... Gdzie ty, kot, idziesz, no? Czemu nawet tu reklama migocze? To jest tylko kamera, tak? Dobra. Lećmy, idźmy dalej, bo to jest masakra. Ile my to już nagrałem? 11 minut, jeszcze zostało nam około 7. No fajnie. A nie, 8. Czy 7. Kto to wie? Ścieżka nasza rowerowa powoli zaczyna skręcać w bok. Z drogą. Możecie zobaczyć na horyzoncie, że się tak trochę zaokrągla. Bo jedziemy w kierunku metra. Za chwilę tory tramwajowe zrobią bardzo fajny trik, a mianowicie to jest jedno z nielicznych miejsc. Ciszy ta muzyka. To jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie tory tramwajowe jadą bez żadnej drogi pobocznej. Czyli jadą tramwaje prosto przez pole, czy tam przez parki, ale nie mają żadnej drogi asfaltowej obok nich. I to jest akurat jedno z unikatowych miejsc takich Warszawy. Już samochody przyjechały. Ta muzyka. Ne, coś przycięło. Dobra, lećmy z tą muzyczką. W końcu to jest tylko nagrany soundtrack, a ja później sobie będę zastanawiać się, czy to jest zgodne z prawem. Dobra, jedziemy dalej. Ja w sumie to jestem bardzo ciekawy, czy mi YouTube to wykryje jako prawa autorskie, bo to nie jest w sumie album jako powszechnie dostępny. Ja to przez jakieś coś tego typu CDA słucham sobie teraz. Nie, to już jest przegrane chyba. Sam tak pogryzłem się dzisiaj. Tak się dzisiaj pogryzłem i w ogóle są masakra. No. Nie ma jak to pójść na pola, gdzie jest pełno pokrzyw, tylko po to, żeby pododawać parę do dróg i ścieżek. Dobrze, mamy tutaj skrzyżowanie i dojechaliśmy do tego momentu, gdzie właśnie te tory tramwajowe przejeżdżają. Dzisiaj no, odcinek może być trochę nudny, no bo nie ma prędkości, więc nie mam zbytnio co mówić. Ale w kolejnym będzie coś... coś wymyślę więcej. W sensie kolejnym to za tydzień może. Nie, we wtorek. We wtorek już wróci ścieżka rowerowa, będziemy sobie jechać mostem północnym, więc wtedy się już będzie działo. Tu chyba z tego co pamiętam, to chciałem wyprzedzić tą dziewczynę. Wyprzedziłem ją później. Wiem. Dobra. To kiedy ją wyprzedzę? Nieważne. Właśnie mi odjeżdża. A, bo czerwone światło, to kit. Oczywiście czerwone światło i co człowieku na to poradzisz. Chociaż w sumie z tego co pamiętam, to ja tutaj parę razy przyjechałem na czerwonym świetle, ale to jeszcze na sam koniec, kiedy zacząłem się już spieszyć, bo okazało się, że mój czas na Veturilo się już kończy, a właściwie to czas na zegarku, a zegarek mówił, że zaraz się skończy moje 20 minut darmowego czasu, no a do tego nie mogliśmy dopuścić. Także tak, zaraz tutaj zobaczycie jakby mijam tą kobietę, ale to już jestem na równi, więc to już jest połowa drogi, to już ten... nie ma nawet co tak bardzo mówić o tym. Przynajmniej jest dobry nowy mikrofon. Właśnie, muszę przejrzeć ankietę, jakie były wyniki, który mikrofon się bardziej podobał. Bo widziałem tylko jeden głos na tak. Dobrze, no i tak, ona ruszyła. Jedzie. Nie miałem wyprzedzić, przepraszam bardzo, co to ma znaczyć? No, a widzę, że to tak długo. Na przejściu dla pieszych tak, żeby były mandaty, a nie, że sobie jedzieć byt. Dobrze, tu się zaczyna... Tu jest w ogóle nowa droga. To jest nowa droga, która została oddana niedawno, może jakiś rok albo 2 lata temu do użytku. Więc stosunkowo niedawno. Tu jest ładna ścieżka rowerowa. A właściwie to jest współdzielna ścieżka dla ludzi i pieszych. Więc się nawet przyjemnie chodzi, dopóki ci jakiś taki pieszy nie wejdzie i nie zacznie mówić, że tu nie można jeździć. Oczywiście wiadomo, kto ma rację, ja. Ale nie wiem, co są. Dobrze, gdzie są moje czerwone światła? W sumie bez tej prędkości to rzeczywiście trochę trudno wygląda. Ale dobra. Jakieś drzewo mi się ruszało. Bla bla bla. O, wy macie czerwone światło, no. Tu było czerwone światło, tutaj mamy zielone światło. Tak, dla odmiany pomijamy sobie wszystko na zakładkę. Może odcinek jest rzeczywiście nudny, ale najważniejsze jest to, że... Może odcinek jest i dzisiaj nudny, ale ważne jest to, że dowiemy się, czy demotyzacja istnieje na soundtracki, playlisty i tego typu. Dobrze, my dojeżdżamy już powoli do końca. Jakkolwiek koniec można tutaj to nazwać. Mamy ścieżkę rowerową i właściwie to pustkowie, bo tutaj nic nie ma. Mogę to przyspieszyć, zrobić z tego timelapsa, bo i tak tutaj się nic nie dzieje. No. Już właśnie to widać, te huki na ścieżce dźwiękowej jeszcze, jak to w Audio City odtwarzam sobie. Tak. Tak, tutaj mamy kolejną fantastyczne przejście dla pieszych. Ścieżka rowerowa, asfaltowa, czyli nic nowego. O, tutaj jakaś studzienka otwarta. Coś się wydarzyło. O, tutaj się ludzie chcieli we mnie wejść. Było później, że rozjeżdżam ludzi i w ogóle, a nie chcieli po prostu złamać przepisy i przejść przez środek drogi. Dobra, chwila, ja już dojeżdżam do końca, ja tego nie zauważyłem nawet zbytnio. Dobra, to tak. W tle macie świetną muzykę samochodów. No i tak, dojeżdżamy sobie do stacji Metro Wawrzyszew. Kolejny odcinek pojawi się dosyć krótki. Z Metro Wawrzyszew, tam będzie głównie chodzić o muzykę, jeśli już, bo też dużo nie będę wam raczej mówić. Metro Wawrzyszew do Metro Łociny. Ale nawet nie chcecie wiedzieć, jak długo tą trasę można robić. Dobrze, ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podoba, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A muzyka zostaje do końca. Cześć!